tynkowanie, murowanie czy rysowanie na tablecie graficznym. To tylko niektóre z atrakcji, jakie z okazji Dnia Otwartego w Zespole Szkół nr 2 przygotowali uczniowie. I chcielibyśmy, żeby wiosna absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych kojarzyła się właśnie z budowlanką, ponieważ to fajna pora roku, wszyscy na nią czekają, więc takie skojarzenie, dlatego wybraliśmy właśnie ten dzień na Dzień Otwarty Szkoły. Jednym z kierunków oferowanych przez ostrowiecką budowlankę jest technik budownictwa, który coraz częściej wybierają dziewczyny. Mamy kwalifikację murarz-tynkarz, uczymy się murować, tynkować, mamy egzaminy. No i wszystko, co jest potrzebne w tym zawodzie mamy. Wiemy, że ten kierunek będzie trwał i trwał i po prostu dążymy do tego, żeby po prostu został. Pierwszy dzień wiosny na wesoło upłynął w budowlance. Wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić tego dnia szkołę, mogli wziąć udział w różnych zajęciach i warsztatach, m.in. z grafiki i poligrafii cyfrowej. Przedstawimy krótko, co mniej więcej robimy na lekcjach. Dalej są jeszcze, jest koleżanka, która ma tablet graficzny i będą mogli spróbować rysować na tablecie. Uczniowie gorąco zachęcali gimnazjalistów i ósmoklasistów do wstąpienia od września w mury szkoły. U nas w szkole jest naprawdę super, z nauczycielami można się bardzo łatwo porozumieć. Z ocenami nie ma problemów i miła atmosfera w szkole. Obecni na dniach otwartych wśród stoisk promujących różne kierunki znaleźli te, które zaciekawiły ich najbardziej. Technik reklamy najbardziej. Opowiedziała nam pani, jak jest na tym kierunku, jaką wiedzę można zdobyć, czy jest trudno, czy prosto. To fajna szkoła. Uczniowie wszystkich kierunków zorganizowali pokaz zawodów na wesoło. Tegoroczny Dzień Otwarty już od godzin porannych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Budowlanka to szkoła możliwości, która posiada bogatą ofertę edukacyjną. Technik geodeta oczywiście jest duże zainteresowanie. Z techników jest jeszcze technik inżynierii sanitarnej. No i oczywiście duże zainteresowanie szkołą branżową, czyli kierunkiem monter robót wykończeniowych i zabudowy i monter sieci instalacji sanitarnych. No jest też kierunek murarz-tynkarz. Poza wiedzą teoretyczną, budowlanka gwarantuje dobre przygotowanie praktyczne. Kończąc szkołę, absolwent jest gotowy, aby wkroczyć na rynek pracy. Pracodawcy czekają na naszych absolwentów, przewijają się tu firmy, prezesi tych firm zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów. Są to atrakcyjne zawody, po których ta praca jest. I zachęcamy wszystkich do przyjścia do naszej szkoły. W ciągu ostatnich 2 dni szkołę odwiedziło wiele osób. Być może część z nich po uczestnictwie w dniach otwartych wybierze zespół szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.